kolejna edycja Tańca z Gwiazdami Dancing with the Stars właśnie się skończyła, ale to oznacza, że gwiazdy zarobiły całkiem spore sumy pieniędzy. Na co je przeznaczą? Na co wydasz pieniądze, które tutaj zarobiłeś, bo krążą legendy, że tutaj jakieś kokosy zarabiacie. Tak, zarabiamy kokosy. Nie, na co wydam? Na samochód. Kupuję samochód, kupiłem sobie dzisiaj laptopa. Tak naprawdę no nie jeszcze z Tańca z Gwiazdami, bo jeszcze nie dostałem żadnej wypłaty, ale jak tylko dostanę, to kupuję sobie samochód. Co to będzie za autko? Takie tylko dwusiedzeniowe, no fajne, płaskie, otwierany szyber, dach, spełniam marzenia swojego dzieciństwa. Czemu nie? Kto mi zabroni? Chcecie wiedzieć, co kupuję? Emocje sięgają zenitu. Nie. Janek buduje napięcie, uwaga. Nie, będę budować bratowi mieszkanie całe. Całe mieszkanie mu zrobię, aby gdzieś mógł po prostu się bardzo dobrze wykąpać. I tego się trzymam, no. W ogóle pilujcie też nasze Facebooki, tak. Bo uruchomimy niedługo aukcję i w ogóle akcję, która będzie, będzie przeznaczona na pomoc dla brata Janka, tak. Więc bądźcie czujni, i bo warto pomagać. Co sobie kupisz za pieniądze zarobione w Tańcu z Gwiazdami? Czy masz już jakieś plany, na co je wydasz? Och, całą masę. Mam nadzieję, że mi ich wystarczy. Jak każda kobieta, czyli pewnie na ubrania. No, zobaczymy na wycieczkę. Będzie, pomysłów jest wiele, trzeba je teraz sensownie rozplanować. 50 tysięcy wygrałeś ty wygrałeś 100 tysięcy, czy już macie pomysł, na co te pieniądze wydacie? Mamy bardzo fajny pomysł, ale nie chcemy o tym jeszcze głośno mówić, także jak już wszystko sobie poukładamy w naszych głowach, to... Mamy wiele pomysłów i mamy nadzieję, że to skumulujemy w jedną całość i będzie wielkie boom. Szkoła tańca? Nie możemy Nic nie powiedzieć. Powiemy.